Szczęść Boże! Witam Was w kolejnym odcinku naszego V-bloga Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj powiemy sobie o szatach liturgicznych niezbędnych do sprawowania Najświętszej Eucharystii. Będę wymieniał je w kolejności odpowiedniej. Tak więc, na samą górę idzie humerał. Następnie alba. Cingulum. Stuła oraz ornat. Często ludzie pytają mnie: księże, czy możesz sprawować mszę świętą bez szat liturgicznych? Nie, nie mogę jej sprawować bez szat. Potrzebne jest minimum, tak zwane socjalne, czyli alba, stuła oraz ornat. Chyba że jest to jakaś duża koncelebra, na przykład 20 lub bądź więcej kapłanów w koncelebrze, wtedy wystarczy sama stuła i alba. No dobra, ale z czego ma być wykonana taka alba, ornat, stuła, humerał, cingulum? Przede wszystkim, żeby to były naturalne i dobrej jakości materiały. Właśnie w liturgii staramy się używać materiałów naturalnych, czyli tych, które pochodzą od naszego Stwórcy, od Boga, a więc wełniane, bawełniane. Żeby to też wszystko z takich bardzo praktycznych powodów, żeby to było przewiewne i łatwe w utrzymaniu. Ważne jest też, żeby ornat czy alba nie były pomięte. Dlatego tak ważne jest to, żeby one wisiały na przykład na wieszaku, bądź były ładnie poskładane gdzieś w szufladach, bądź w szafkach poszczególnych księży. Żeby to wszystko było czyste, uprasowane i pachniało, a nie śmierdziało. Zajrzyjmy do jednej z takich szuflad znajdujących się w zakrystii. Co my w nich mamy? W tej szufladzie akurat mamy ornat rzymski. Nieraz na to mówi się ornat skrzypcowy. Koloru fioletowego. Taki ornat powinien być właśnie złożony w szufladzie, ładnie rozłożony. Obok niego powinna leżeć stuła i manipularz. Po to, by one się nie rozciągały i nie niszczyły się na wieszakach. Z tego względu, że one są wykonane najczęściej z naturalnych materiałów, czyli wełniane. I takie ornaty skrzypcowe bądź rzymskie, różnie je nazywamy, one się po prostu niszczą, wisząc na wieszaku. Tak więc dobiega końca nasz kolejny odcinek. Ja Was bardzo zapraszam na następny. I no i co? Tradycyjnie zapraszam do lajkowania i subskrybowania. Także więc szczęść Boże i do zobaczenia!